Witajcie! Najpopularniejszy w ostatnim czasie odcinek C+E dotyczył konieczności wymiany tachografów w transporcie międzynarodowym. Pod filmem na YouTube, ale także na naszym TikToku czy na kanale C+E.pl pod podcastem pojawiło się sporo pytań i wątpliwości. Dlatego dzisiejszy Q&A w całości poświęcimy odpowiedziom w tym zakresie. Przypomnijmy tylko, że dokładnie 22 września opublikowaliśmy odcinek Ostatnie 100 dni tachografów o nowych urządzeniach drugiej generacji, które zgodnie z postanowieniami pakietu mobilności będzie musiała mieć każda ciężarówka w transporcie międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej już od nowego roku. Wspomniany odcinek przygotowaliśmy we współpracy z firmą Lontex i podobnie będzie też dziś. Odpowiedzi, które przedstawimy w filmie, powstały na podstawie konsultacji merytorycznych z ich ekspertami. Mamy 4 pytania do omówienia, więc czas zaczynać. Zapraszam na C+E i jedziemy z tematem. Nie chcę się tu powtarzać, więc jeśli ktoś jeszcze nie wie, o co chodzi z wymianą tachografów, to odsyłam do podcastu, który mamy na kanale YouTube C+E.pl. Wklejam też link do opisu. Tam znajdziecie wszystkie informacje od A do Z. A my startujemy z serią pytań i odpowiedzi. Na początek pytanie, które pewnie zostało zadane dla podkreślenia kontrowersji, ale nim też się zajmiemy, żeby wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Jak zapewne większość z Was wie, pakiet mobilności jest zbiorem przepisów regulujących branżę transportową w Unii Europejskiej. Tym samym jego wytyczne dotyczą tylko krajów członkowskich. Odpowiedź na to pytanie brzmi więc nie. Przewoźnicy z krajów pozawspólnotowych nie podlegają przepisom pakietu, więc nie obejmuje ich obowiązek wymiany. I to nie jest tylko kwestia jednego państwa, ale wszystkich spoza Unii Europejskiej. Trzeba jednak dodać, że środowiska branżowe wskazują paradoks tych regulacji. Konieczność ponoszenia kosztów i narażania się na kary przez unijnych przewoźników przy jednoczesnym braku takich samych wymogów dla firm zewnętrznych jest szeroko komentowana. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że sprawa nie jest jeszcze do końca rozstrzygnięta, a negocjacje na temat objęcia obowiązkiem posiadania najnowszych urządzeń wszystkich ciężarówek przekraczających granice UE wciąż trwają. Na koniec odpowiedzi na pierwsze pytanie dodam tylko, że wymiana nie obejmuje też transportu krajowego, bo o to również wiele osób pytało. Nowy tachograf będzie konieczny tylko w międzynarodówce. To pytanie również pojawiło się więcej niż raz, co może być nieco zaskakujące, bo odpowiedź nasuwa się sama i my też nie będziemy się nad nią rozwodzić. Skoro przewóz jest wykonywany na potrzeby własne, to nie ma obowiązku korzystania z tachografu, co za tym idzie, również proces wymiany nie będzie dotyczył samochodów wykonujących taki przewóz. Jeśli ktoś miał wątpliwości w tym zakresie, to mam nadzieję, że udało mi się pomóc. Jedziemy dalej. Użytkownik, który napisał ten komentarz, oczywiście się nie przesłyszał. Tachografy w busach będą i wcale nie zostało szczególnie dużo czasu do ich wprowadzenia. Zgodnie z zapisami w pakiecie mobilności, w nowe tachografy będą musiały być wyposażone pojazdy pracujące w transporcie międzynarodowym i dotyczy to także samochodów o DMC od 2,5 do 3,5 tony, popularnie nazywanych busami. W tym zakresie prawodawcy przewidzieli najdłuższy okres adaptacji w przyjętym harmonogramie wdrażania zmian. Pojazdy tego typu będą musiały mieć tachografy od 1 lipca 2026 roku, jeśli oczywiście chcą bez problemów realizować przewozy z przekroczeniem wewnętrznych granic Unii Europejskiej. Swoją drogą jestem bardzo ciekawy, jak ta zmiana wpłynie na całość biznesu transportu międzynarodowego mniejszymi jednostkami. Dajcie znać, jakie są Wasze prognozy dla tego sektora. Czy Waszym zdaniem nad transportem w mniejszym wydaniu zbierają się czarne chmury? O tachografach w busach i możliwych konsekwencjach dla kształtu branży z pewnością jeszcze będzie odcinek. Komentarze na pewno się przydadzą, chociażby do oceny, jakie nastroje dominują w stosunku do wprowadzanych zmian. Okej, napiszcie co myślicie, a ja przechodzę dalej. Pytanie zadane na TikToku C+E.pl, czy mandatem będzie ukarany kierowca, zostało zadane w szerszym kontekście. Generalnie chodziło o to, że skoro pojazd należy do firmy, więc też mandat powinien być problemem przewoźnika, a nie kierowcy. Z niektórymi zagadnieniami w transporcie jest tak, że logika nie zawsze okazuje się naszym przyjacielem i ja już się oduczyłem przyjmowania wszystkiego za pewnik. W tym przypadku w poszukiwaniu odpowiedzi poszedłem tropem polskiego taryfikatora kar. No i u nas rzeczywiście za brak wymiany tachografu według aktualnych na dzień publikacji odcinka informacji przewidziana jest kara w wysokości 10 tysięcy złotych dla firmy transportowej i 2 tysięcy złotych dla osoby zarządzającej transportem. Ale taki taryfikator i system kar przyjęty został w Polsce.
W tym zakresie kraje członkowskie mogą decydować się na różne rozwiązania i ze stuprocentową pewnością nie podejmę się stwierdzenia, że nigdzie w Europie na kierowcę nie będą czekać jakieś bezpośrednie konsekwencje. Oczywiście sama kontrola, stres z nią związany, możliwe opóźnienia itd., itd. To już jest bezpośrednia konsekwencja. Czy będzie miała jeszcze jakieś oblicza? Trudno powiedzieć. To wszystko, co dla Was dziś przygotowałem. Pamiętajcie, że z wymianą tachografów wiąże się bardzo dużo czynników, które powinniście mieć na uwadze. Po pierwsze, to czas pozostały na wymianę. Naprawdę nie zostało go dużo i firmy, które będą zwlekać, mogą wkrótce mieć spore problemy. Po prostu serwisom może nie wystarczyć mocy do obsługi wszystkich chętnych, a do tego tachografy wymieniane są w całej Europie i jest duża szansa, że urządzeń może do końca grudnia zabraknąć dla wszystkich. Inna sprawa to ceny, które w takich warunkach z pewnością będą rosły wraz ze zbliżaniem się terminu granicznego. Apelem o niezwlekanie z wymianą kończymy dzisiejszy odcinek C plus E. Pamiętajcie, że jeśli wciąż macie jakieś pytania, to jest duża szansa, że odpowiedź znajdziecie w naszym podcaście na drugim kanale YouTube, czyli C plus E.pl. Za dziś już dziękuję i życzę szerokości z C plus E. Do zobaczenia!